Na początku powiem, że bardzo dziękuję Steel Academy za organizację. Tak? Tutaj szczególnie wszystkim ze Steela i bardzo się cieszę, że jestem zaproszony do tego grona wykładowców i super. I cieszę się, że tak licznie Państwo tutaj jesteście na tym webinarze i chcecie posłuchać to, co mam do powiedzenia. No dobrze. Nerw błędny. To jest najważniejsze. No jest to 10. nerw czaszkowy, jak wiemy. Jakby rozpoczyna się w pniu mózgu, reprezentuje 80% całego układu współczulnego. Składa się z różnych odgałęzień i połączeń, które używają różnych transmiterów, takich jak acetylocholina i różne inne, które głównie działają w układzie przywspółczulnym. Można powiedzieć, że nerw ten 10. błędny. Tak zerkam czasami, co tu piszecie, mam nadzieję, że wszystko jest ok, bo ktoś to nie rozumie. Nerw, ok, już nie patrzę. Działa jako szósty zmysł, na to musimy zwrócić uwagę. Czy jest to nasza wewnętrzna podświadomość, mózg, który integruje, zbiera informacje z całego ciała i też reguluje nasze metaboliczne procesy i regulacje w naszym ciele. Jak wiemy, w 80% są to włókna czuciowe, przenoszą informacje z trzewi, czyli właśnie z tego naszego drugiego mózgu, czyli to jest informacja, to co dzieje się na poziomie, można powiedzieć, nawet emocjonalnym, na poziomie trzewnym, na poziomie trawienia oczywiście, ale też na poziomie trzewia są naszym głównym układem nerwowym takim, czy drugim układem nerwowym. Uważam, że są bardzo, bardzo ważne i ta informacja, która daje właśnie nerw błędny, łączy trzewia z mózgiem, jest tutaj niezbędna, jest bardzo ważna i pomaga nam w pracy z pacjentami i daje nam jakby informacje przy badaniu pacjenta, co się dzieje na tym poziomie trzewnym, a poziom trzewny jest to jakby bramą też immunologiczną między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Okay? A tym może nie będę w to wchodził, ale jest on bardzo ważny. Czyli 80% włókna aferentne, mówiłem, tak? 20% włókna ruchowe, aferentne, głównie wpływają na mięśnie gładkie, komórki nerwowe, komórki układu wydzielniczego, czy nawet poruszają, czy to uprawiają w ruch makrofagi. Okay? Ważne jest to, że informacja przewodzią także informację immunologiczną, tak? Czyli wykrywa też nerw błędny, obwodowe stany zapalne, co później powoduje odpowiedź autonomiczną i autonomiczną, endokrynną i właściwie ma też działanie przeciwbólowe. O tym więcej na tym webinarze, który był kilka dni temu tutaj w Steel Academy. Kolega tutaj dużo mówił na ten temat szeroko. Ja tego tak naprawdę nie rozumiem, ale myślę, że może jak to obejrzycie, zrozumiecie, jeżeli jesteście zainteresowani. Dalej zwróćmy uwagę, że nerw błędny dzieli się na dwie części. Mówimy o dwóch częściach, brzusznej oraz części grzbietowej. Rozpoczynają się one w innym miejscu, jeżeli chodzi o pień, wywołują różne funkcje fizjologiczne, emocjonalne, reakcje i zachowania nasze, czyli mają zupełnie odmienne działanie. Czyli nerw błędny nie jest jeden, tak? Są dwa, część brzuszna i część grzbietowa. Mają też one różne, odmienny wpływ na nasze narządy wewnętrzne. I tak pokrótce, grzbietowa część nerwu błędnego to głównie posiada włókna ruchowe, które nerwiają trzewia poniżej przepony oddechowej. Czekajcie, przyłączę może na wskaźnik. Okay, poniżej przepony naszej oddechowej, czyli żołądek, wątrobę, śledziony, nerki, pęcherz moczowy, jelito cienkie, trzustkę, wstępującą i poprzeczną część jelita grubego. Okay, jelito cienkie, było wymienione, tak. I głównie nazywany jest też tą nerwem jakby podprzeponowym, ale też unerwia on częściowo serce oraz płuca. Także pamiętajmy, że też dotyczy narządów naszych niezbędnych, które są powyżej przepony. Brzuszna część przewodzi włókna zarówno powyżej, jak i poniżej przepony, ale głównie stymuluje rytmiczne zwężanie oskrzeli, stymuluje czy organizuje, czy wpływa też, czy dba o to, żeby był prawidłowy wdech oraz wydech, a także unerwia mięśnie gładkie w okolicy gardła, także struny głosowe, krtań i mięśnie po tylnej stronie krtani, takie jak mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego czy języczek. I w ten sposób, będziemy później pokażę jakieś proste badanie, zaglądając do ust, spoglądając na ustawienia czego języczka, możemy zwrócić uwagę na napięcie czy obniżone napięcie nerwu błędnego tej części brzusznej po jednej czy po drugiej stronie, co będzie korelowało z objawami, które jeszcze znajdziemy u pacjenta. Ważne jest to, że posiada dwa zwoje. Zwój górny, który tworzy w otworze szyjnym się po wyjściu z otworu
dalej, czy jest w otworze szyjnym, w tej części jakby górnej, powyżej jest nie do dotknięcia i wychodzi zaraz powyżej, poniżej tego otworu, łączy się z gałęziami nerwu dodatkowego, czyli są to połączenia, znajdujemy dużo połączeń między nerwem błędnym razem z nerwem dodatkowym, czyli też stymulując na przykład mięśnie, które unerwia nerw dodatkowy, możemy wpłynąć na nerw błędny. Dalej, zwój dolny poniżej poprzedniej stronie wyrostków poprzecznych C1, C2, które właściwie możemy dotknąć, czy możemy próbować dotknąć przez tkanki miękkie znajdujące się do przodu od niego i przez to też stymulować nerw błędny. Dobrze, i teraz brzuszna, czyli ta wentralna gałąź nerwu błędnego, tak jak będę czasami tutaj w opisie używał te podwójne V, czyli ventral vagus, tak, jest to nowszy w pochodzeniu ewolucyjnym nerw, zwany, znajduje się tylko u ssaków i może u ptaków, niektórzy uważają, że ptaki też posiadają ten nerw, tak zwany jest nowy vagus, tak, czyli nowy, bardziej ewolucyjnie powstały później i powiązany jest z zaangażowaniem społecznym takim, czyli z naszymi relacjami ze światem zewnętrznym, z ludźmi, z tym, co się dzieje, naszą reakcją na otoczenie, a także naszą znaczy naszą widzeniem oraz przyswajaniem reakcji z otoczenia, a także naszą reakcją na otoczenie, powiązane z pozytywnymi emocjami, takimi jak radość, satysfakcja, miłość, emocjami, którymi też dzielimy się z innymi, tak? Nie tylko z bliskimi, także z dalszymi znajomymi, z różnymi ludźmi, czy ich lubimy, czy nie lubimy. Okay? Czyli są to emocje, które między nami przepływają. I właśnie ten nerw brzuszny, jego gałęzie powiązane są z naszą ekspresją. Zaraz powiemy dokładnie dlaczego. Biegnie, ułożony jest brzusznie, tak? Jeżeli chodzi w stosunku do tego drugiego i rozpoczynają się na jądrze dwuznacznym, okay? Po przedniej, czyli brzusznej stronie pnia mózgu, jest bardziej z przodu. Połączony jest z czterema innymi nerwami czaszkowymi, które także rozprzestrzeniają się w pniu mózgu, czyli tutaj 5, 7, 9 i 11. Włókna głównie są zmienilizowane, czyli tutaj mamy komórki szwana, dzięki którym przewodzą informacje znacznie szybciej. Czyli one te informacje są szybsze niż na przykład z tych włókien niezmienilizowanych. Okay? Czyli ta informacja z tej górnej części, z naszej ekspresji, naszej twarzy, tego, co się dzieje, jak widzimy świat, ona następuje od razu. Tak? Czyli ktoś do nas podchodzi, nas na przykład zdenerwuje, zaciskamy oczy, tak, czy zaciskamy zęby, okay, wszystko to od razu widać, jest natychmiastowa reakcja. To przez działanie właśnie też tych nerwów pozostałych pięciu, czterech nerwów czaszkowych, które razem z piątym, czyli z dziesiątym nerwem błędnym wpływają na tę okolicę twarzy i szyi. I głównie z tymi wymienionymi czterema nerwami, 5, 7, 9 oraz 11, sprzyja odpoczynkowi, powrotowi do stanu naturalnego jakby, czyli naszego uspokojenia na poziomie umysłu, na poziomie ciała, tak? Czyli naszego rozluźnienia. Jeszcze sobie o tym też powiemy. I spełnia tutaj spełnianie warunków fizjologicznych dla optymalnego fizycznego i psychicznego zdrowia, czyli relaks, jedzenie, brak stresu, tak? Odpoczynek, za to jakby odpowiada, czy na to reaguje brzuszna gałąź nerwu błędnego. Do aktywacji właśnie tej brzusznej gałęzi potrzebne jest poczucie właśnie, jak to co mówiłem, bezpieczeństwa, tak, należy mieć prawidłową odpowiedź także z części proprioceptywnej w ciele, czyli propriorecepcja, czyli informacja, która idzie z ciała, jak wiemy, ze ścięgien, z więzadeł, tak, ustawienie, znaczy informacja prawidłowa, jak znajduje się nasze ciało w przestrzeni, jest ważna, w kontekście też funkcjonowania tej brzusznej gałęzi nerwu błędnego. Jak wiemy, jednym z większych proprioceptorów jest część ścięgnista przepony, tak? Czyli też prawidłowa funkcja przepony i prawidłowa praca, która daje nam informacje z całego centrum, okay? Też wpłynie na tą brzuszną gałąź. Też urazy, które mamy na przykład na poziomie kończyn dolnych, które zaburzają nam proprioceptację, czucie głębokie, okay? Dają też informacje, czy zmniejszą też tutaj to poczucie bezpieczeństwa, okay? I też zmniejszą tą działanie tego, czy aktywizację tego nerwu brzusznego. Dalej te nerwy, o których mówiłem wcześniej, czyli 5, 7, 9, 11, czyli nerw trójdzielny, twarzowy, nerw językowo-gardłowy i nerw zadkowy. I zwróćmy uwagę, że nerwy te razem z nerwem błędnym odpowiadają za jedną z ważniejszych funkcji w naszym organizmie, czyli to, które nam pomaga przetrwać, czyli jedzenie. Okay? I też zwróćmy uwagę, że nerw trójdzielny aktywizuje otwieranie, może odwrotnie, nerw dodatkowy zaczniemy, tak? Czyli mostkowo-obojczykowo-sutkowy i część wstępująca czy proboczego pozwala nam na obracanie głowy, okay? Na poszukiwanie jedzenia, tak? Poszukiwanie pożywienia. Czyli poczujemy zapach jakiegoś jedzenia,
Tak? Odwracamy głowę w jednym czy w drugim kierunku. Dalej ten nerw trudzielny unerwia mięśnie żwaczy, tak? Czy mięśnie tutaj żucia, które otwieranie, zamykanie ust, przeżuwanie pomaga nam w tym między innymi. Nerw twarzowy kontroluje mięśnie policzków, okay? Czyli też tworzenie kęsu w jamie ustnej, mieszanie pożywienia, okay? A także przełykanie. Tak? Zwróćmy uwagę też, że nerw twarzowy jest nerwem, który łączy nas sprzyja napięciu na poziomie ucha, czyli jest niezbędny w prawidłowym słyszeniu. Też unerwia nam, jest to mięsień strzemiączkowy, ale mamy nerw językowo-gardłowy, tak? Ważny jest przy przełykaniu, czyli kolejnej funkcji. I razem trudzielny, twarzowy, językowo-gardłowy, razem z nerwem błędnym, okay, sprzyja wydzielaniu śliny, tak? Czyli jest to początkowy proces trawienia. Wkładamy pożywienie do ust, zaczyna się wydzielać ślina, smakuje nam albo nie smakuje, okay? I nerw błędny zaczyna tutaj działać, ta część brzuszna, połykamy dalej to jedzenie, językowo-gardłowy działa i tak dalej. Przełykamy, idzie w dół i tutaj znowu na poziomie żołądka, jeżeli na przykład ten pokarm, dojdziemy do wniosku, że jest niezdrowy dla nas, czy nam nie smakuje, czy jest niedobry, okay? Poprzez działanie nerwu błędnego na poziomie przełyku czy żołądka może dojść do zaciśnięcia i możemy zwrócić z powrotem ten pokarm, który dla nas byłby niewłaściwy. Czyli zwróćmy uwagę, że tu, jeżeli chodzi na funkcje związane z jedzeniem, okay, z przeżuwaniem pokarmu i tak dalej, nerw błędny w powiązaniu z tymi nerwami bardzo, bardzo działa i współgra i też współdziała, co też przydaje się później przy badaniu. Dalej mamy grzbietową, czyli tą dorsalną gałąź nerwu błędnego, czyli tu użyłem skrótu DV, tak, dorsal vagus. Występuje on u wszystkich kręgowców, czyli to tak zwany stary vagus. Okay, czyli powoduje stan wyłączenia metabolicznego, czyli redukcję poziomu aktywności funkcji życiowych. Tak? Działa on po to, by oszczędzić energię, tak? Czyli jest to tak zwane unieruchomienie ze strachem, tak? Czyli wtedy, kiedy się poddajemy. Tak? Czyli przykład atakuje nas albo spotykamy kogoś na ulicy, okay? Ktoś nas zaczyna atakować, okay? Albo mamy informację o jakimś wirusie, okay? I mamy. Boimy się i jesteśmy w stanie zamrożenia, tak? Albo chwilowo może być to ok, możemy zmienić koncepcję, iść gdzieś w którymś kierunku, coś działać, tak? Jeżeli przewlekły będzie stan tej aktywizacji tego gałęzi nerwu błędnego, będzie dla nas bardzo niekorzystne, o czym za chwilę sobie też powiemy. Ok, czyli też jeszcze, jeszcze tutaj zwrócę uwagę, że może ten gałąź nerwu błędnego, ta grzbietowa, jest także pomocny na przykład w hibernacji, czyli na przykład u niedźwiedzi, które zapadają w sen zimowy, tak? Czy jakieś tam żółwie, okay? To u nich to jakby też może działać, a też może powodować unieruchomienie chwilowe, okay? Żeby można było podjąć jakąś decyzję. Biegnie, ułożony jest głównie grzbietowo, z tyłu rozpoczyna się na poziomie czwartej komory, tak? Czyli też poprzez pracę techniki czaszkowe na czwartą komorę wpływamy między innymi na tą grzbietową część nerwu błędnego. Wywołuje on stany fizjologiczne takie jak zwolnienie akcji serca, okay? Wolnienie oddychania, tak? Także trawienie, objawy, głównie to, które to przejadanie się, tak? Utrata apetytu, czyli objawy, o których teraz mówię, są objawy, które występują w przewlekłej stymulacji tego grzbietowego nerwu błędnego. Tak? Czyli może być to chorobliwe przejadanie się, tak? Utrata apetytu. Problemy trawienne, czyli problemy na poziomie trawienia, spadek ogólny energii, tak? Apatia, taka introwertyczność, uczucie smutku, beznadziei, tak? Uczucie bycia winnym, a także rozdrażnienie, niepokój, ponieważ poprzez tą aktywizację, tak? Naszych trzewi wpływa to w ten sposób na nasze samopoczucie i na nasz stan samopoczucia, co może doprowadzić do stanów depresyjnych. Nie mówię tutaj o depresji, gdyż jakby nie. To depresję diagnozują lekarze psychiatrzy, ale stany depresyjne, tak, pacjent do nas przychodzi, jest taki zatrzymany, nic mu się nie chce, ma apatię. Pomyślmy, przy okazji gorzej trawi, źle się czuje, pomyślmy, czy może nie ma właśnie tutaj problemu z tym gałęziami grzbietowymi nerwu błędnego. I oczywiście ekstremalnie może doprowadzić to do śmierci. Okay? Włókna głównie niezmienilizowane, działające pomału. I objawy stanu dominacji tego grzbietowej gałęzi nerwu błędnego, tak, to fizycznie to będzie zmniejszenie napięcia mięśniowego i tkanki łącznej, czyli na poziomie całego ciała.
Czyli pacjent staje się taki też ociężały, wiotki, może zacząć otykać, jakby przewracać się o własne nogi, czuje, że nie ma siły, ma takie rozlane mięśnie. W długotrwale utrzymujący się ten stan spowoduje, że właśnie jest taki osłabiony, jesteśmy, nie mamy siły na poziomie fizycznym. Oczywiście wcześniej mówiłem o tym bardziej emocjonalnym stanie, to na poziomie fizycznym. Dalej, zimne i wilgotne ręce i stopy. Okay, z czym do nas pacjenci mogą przyjść przy okazji innych objawów, także zwróćmy uwagę na to. Okay. Uczucie wędrującego bólu po ciele, okay, czyli raz boli bark, raz boli kolano. Okay. Po terapii przemasujemy, rozluźnimy bark, teraz pacjent przychodzi, mówi, że go boli biodro albo inna część ciała. Okay. Czyli tutaj wskazuje to na aktywizację właśnie gałęzi grzbietowych. I to, co należy zwrócić uwagę w tym przypadku, że to jest takie jakby objawy fibromialgii, czyli z takimi objawami przychodzi do nas pacjent i też rozluźniamy jakąś część ciała, pojawia się gdzie indziej i tak się zastanawiamy, co w ogóle się dzieje z tym pacjentem. Dlatego on się staje taki właśnie luźny, rozlany, jakby to nie ma siły. Okay? Czyli wtedy powinniśmy zwrócić uwagę, żeby aktywizować tę część brzuszną, tak? Bardziej niż na przykład rozluźniać miejsce napięte. Czyli przychodzi do nas pacjent z napięciem na poziomie barku czy klatki piersiowej, czy gdziekolwiek. Okay, zwróćmy uwagę, że rozluźniając to napięcie czy ból przechodzi w inną część ciała. Tak? Czyli zadajmy może temu pacjentowi ćwiczenia, aktywizujmy go bardziej, okay, żeby zaczął pracować, więcej oddychał, bardziej stymulował układ na przykład oddechowy czy trawienny przez jakieś ćwiczenia, okay, i przez to wpłynął na sam nerw błędny, niekoniecznie z poziomu fizycznego, możemy dobrze pomóc temu pacjentowi. No ale inne objawy to zmiany koloru skóry, tak, zmniejszenie mimiki na twarzy, takie, czyli pacjent po prostu przychodzi, patrzy, coś mówi, nie rusza ustami, okay, tak mamy tak zwane tępe spojrzenie, głos bez melodii, okay, nie cieszy się, nie uśmiecha. Okay. Dalej może doprowadzić to do zmniejszenia ciśnienia krwi, w gruncie rzeczy do zawrotów głowy, omdleń, tak, osłabienia ortostatycznego, czyli pacjent staje z krzesła i się źle czuje, okay, przez to niskie też ciśnienie. Okay. Omdlenia są powodują. Dalej wymioty, utrata kontroli pęcherza i zwieraczy, ale to już oczywiście w ekstremalnych przypadkach, jeżeli doprowadzi się do przewlekłego stanu aktywizacji tej dominacji, właściwie tego nerwu błędnego. Jakie są trzy reakcje na zagrożenie? Bo może to jest ciekawe, żebyśmy na to też zwrócili uwagę z punktu widzenia właśnie autonomicznego układu nerwowego. I w momencie zagrożenia czy niebezpieczeństwa, okay, autonomiczny układ nerwowy, czyli mamy jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo. Okay. Czyli na początku jest tak, że układ nerwowy robi ciach i zamyka tą właśnie wentralną część wagusa. Okay. Czyli jest zamrożenie na chwilę. No i teraz mogą być takie trzy podstawowe reakcje, czyli taka bardziej prymitywna odpowiedź, czyli współczulnej aktywności, czyli mamy tutaj to, co wiemy, układ współczulny, walka lub ucieczka, okay? Czyli jest to tak zwana mobilizacja ze strachem. Okay? Czyli, nie wiem, ktoś nas zaczepia na ulicy, czy dowiadujemy się, o, może inny przykład, przychodzi do nas pacjent, mamy go na kozetce i dowiadujemy się, mówi, że o, w sumie to jego żona, siostra, czy ktoś może ma jakiegoś wirusa, takiego i leży już w szpitalu. I my wtedy robimy, o, okej, okay, jesteśmy zamrożeni. No i pierwsza reakcja, walka czy ucieczka, tak? Czyli możemy, o, uciec z gabinetu z krzykiem, okej, okay? Albo zacząć tego pacjenta i powiedzieć, proszę wyjść z mojego gabinetu, okej, okay? To będzie reakcja układu współczulnego. Dalej, jeżeli chodzi o działanie tego wagusa dorsalnego, czyli wtedy będzie zachowanie depresyjne, czyli usiądziemy i powiemy, ojejku, coś złego w moim gabinecie. Nie wiem, co mam zrobić. I mamy deprechę. Rozumiemy? Akcja ucieczka tutaj. Albo, gdy mamy dobrze funkcjonujący układ nerwowy i społeczne współdziałanie, to co mówiliśmy, czyli ten ventral, okay, możemy otwartość podejść do sytuacji z przyjaźnią i zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. Czyli mówimy, okej, okay, jest coś niebezpiecznego, ale jestem w swoim gabinecie. Poprawiam maseczkę, zakładam rękawiczki i działam, robię pewnej odległości coś z tym pacjentem i czuję się bezpieczny, potrafię wyjść z sytuacji. Są trzy reakcje na stres. Walka i ucieczka, tak? Zamrożenie takie, że czyli ta mobilizacja ze strachem, drugie unieruchomienie ze strachu i trzecie, czyli współdziałanie, czyli rozwiązanie sytuacji. To, co można znaleźć jeszcze w opisach, to może być jeszcze dwa inne wyjścia z sytuacji, czyli połączenie tutaj różnych działań, czyli mobilizacja bez strachu, ok?
Czyli to występuje akurat może nie w tej sytuacji w gabinecie, tylko to będzie na przykład w jakimś współzawodnictwie sportowym. Wtedy, kiedy układ współczulny razem z tym mentalnym wagusem sobie działa, okay? Czyli jesteśmy na jakichś zawodach albo gramy w piłkę z kimś, tak? Trochę się przepychamy, trochę jest tam tej agresji, działamy, ale wiemy, że to są, jest to gra w piłkę, tak? Czyli nikomu nie będę kogoś kopał na siłę, przewracał i robił mu krzywdę, ponieważ mam to zachowanie społeczne, czyli działam, okay? Chcę wygrać, okay? Ale nie za wszelką cenę. Czyli to jest to mobilizacja taka nasza wewnętrzna, ale bez strachu. I dalej jeszcze mamy unieruchomienie takie zupełne bez strachu, wtedy, kiedy to jest bardzo, bardzo zdrowe, czyli wtedy, kiedy nasze dwa wagusy bardzo dobrze działają, zarówno część ta socjalna, to nasza współdziałania czy współtowarzyszenia z innymi ludźmi, ale to, albo także ta nasza rozluźniająca, czyli działanie tego grzbietowego i brzusznego wagusa, czyli to będzie wtedy, kiedy spędzamy czas na przykład z naszą ukochaną przez nas osobą, okay? Czy jesteśmy wtedy zadowoleni, nie mamy z jednej strony siły się ruszyć, okay, ale jesteśmy szczęśliwi, czyli jest takie unieruchomienie, ale bez strachu. Okay? I to jest dla nas jak najbardziej wskazane i potrzebne. Więc jak najwięcej wydzielania wtedy oczywiście oksytocyny. Dobrze, i dalej działanie nerwu błędnego, na co się zwraca uwagę. Czyli między innymi to, co opisują różnego rodzaju różni naukowcy, okay? Promuje wydzielanie acetylcholiny, czyli głównego neurotransmitera układu przywspółczulnego, czyli zwalnia przewodnictwo rytmu zatokowego, częstości rytmu serca, zmniejsza ciśnienie krwi, zmniejsza częstość akcji serca, umożliwia trawienie, zapewnia odpoczynek, działanie też przeciwzapalne i wiele, wiele, wiele innych działań. Dalej wydzielanie serotoniny w wyniku działania nerwu błędnego. Tak, czyli że tutaj stymulacja nerwu błędnego sprawia, że poprawia się samopoczucie i czujemy się odprężeni, tak, jak po dobrym posiłku oczywiście. I stan ten zawdzięczamy wydzielaniu się właśnie hormonu serotoniny, która kontroluje apetyt, umożliwia nam zasypianie, zapewnia dobre samopoczucie, zwiększa nasze libido. Okay? Czyli nerw błędny, tutaj praca z nerwem błędnym wpływa też na te rzeczy. Dalej oksytocyna, o której już mówimy, która jest jednym z ważniejszych hormonów, które pomagają nam w ogóle przeżyć i być szczęśliwym. Okay, jest to oksytocyna, czyli hormon przytulania, powszechnie mówiąc, przytulania, miłości, empatii. Tak? Zwróćmy uwagę, że tutaj pozwala nam nawiązać i utrzymywać relacje, pomaga wytwarzać więzi międzyludzkie. Nasila poczucie zaufania, zmniejsza lęki, stresy społeczne, odpowiada za przynależność do jakiejś grupy oczywiście, umożliwia poczęcie, prawidłowy przebieg ciąży i poród. To jest też ważne, mamy wiele badań pokazujących, że dzięki wydzielaniu oksytocyny wpływa ona bardzo dobrze na serce, jest takim hormon, który chroni nasze serce i naczynia krwionośne. Tak? Czyli pod wpływem stresu nasze naczynia krwionośne czy współczulnego układu nerwowego się zaciskają, a oksytocyna działa tak, że utrzymuje je, żeby one się nie zacisnęły za mocno, okay? Żeby nie doszło do niedokrwienia jakiejś tam części ciała, czy to serca, czy na obwodzie. Czyli bardzo, bardzo ważny hormon. Badania też różne pokazują to, że nasze pomyślenie, że chcemy komuś zrobić coś przyjemnego, dobrego, czy chcemy pomóc, okay? Wydzielają w naszym organizmie oksytocynę. Czyli może też działanie nawet samego naszego mózgu, może wpływamy na nerw błędny i przez to stymulację oksytocyny. Czyli jako pewnie większość z osób, które tutaj mnie oglądają, to są terapeuci. Okay? Czyli jeżeli chcemy komuś pomóc, przyjdzie do nas pacjent, to już pomyślmy sobie o tym, że sami siebie w ten sposób leczymy poprzez działanie oksytocyny. Czyli nasze myślenie o tym, że pomagam komuś, że chcę, zanim jeszcze go dotknę, już oksytocyna u nas zaczyna krążyć. Jeżeli dotkniemy tego pacjenta, wtedy jeszcze bardziej jesteśmy zdrowi. Czyli chodząc do gabinetu, leczymy się sami. Zwróćmy na to uwagę. Dalej, jeżeli chodzi o badanie, tak, pacjenta, to na co zwracam uwagę, to na obserwację twarzy przy takim badaniu. Przychodzi do mnie pacjent, powiedzmy, ma to objawy, które już wymieniliśmy sobie wcześniej, które może mieć z dominacji na przykład właśnie tego dorsalnego wagusa, czyli po prostu przychodzi z jakąś apatią, przychodzi taki zmęczony, ma jakieś objawy, takie problemy z trawieniem, z tego mogą powstać różnego rodzaju objawy zewnętrzne, typu choroby stawowe, tak, choroby autoimmunologiczne różnego rodzaju, tak. Przychodzi i widzę jeszcze dodatkowo, patrzę na jego twarz, widzę, że on właśnie jest taki
Mówiłem wcześniej, ma tępe spojrzenie, okay, maskowatą trochę twarz oczywiście, że nie rusza tymi ustami, jest taki zdołowany. Okay. Na przykład, jeżeli bym na przykład zaświecił mu latarką w oczy, to nie zmruży tych oczu, tylko będzie patrzył. Okay, będzie wystraszy się go, to nie zareaguje. Jak się z nim rozmawia, to widać, że jakby nie skupia się, nie reaguje, nie uśmiecha się, nie marszczy brwi. Okay, okrężny oka nie pracuje, ta okrężny ust nie pracuje, także jakby mięśnie twarzy nie stymulują, nie pracują prawidłowo. Pomyślmy o tej dominacji tego nerwu dorsalnego. Okay? Dalej, czyli reakcja twarzy, okay? Reakcja odwracanie się na środowisko. Dalej, dysfunkcja nerwu ogólnie 11, czyli zmiana napięcia na poziomie MOSA. Okay, czy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowatego, tak, oraz części zstępującej czworobocznego, czyli ograniczenie ruchomości głowy. Tak? Jak dziecko się rodzi, to pierwsze co, to rusza głową i rozgląda się dookoła. Czasami ma napięcie z jednej strony, pomyślmy, czy ten przykurcz też nie jest spowodowany dysfunkcją na poziomie nerwu błędnego albo współtowarzyszy tym napięciom na poziomie MOSA czy trapezjusa. Tak? Czyli zwracam uwagę, jak pacjent się odwraca, czy ma ograniczenie ruchomości. Tak, na ustawienie głowy. To jest charakterystyczne ustawienie głowy ku przodowi, które może być, przyczyna może być różna, okay, ale to ustawienie predysponuje do skrócenia napięcia mostków, tak, części wstępującej trapezjusa i napięcia na przejściu głowy i szyi, czyli miejsca, w którym właśnie wychodzi między innymi nerw błędny. Tu wychodzi on sobie z tyłu, zaraz za wyrostkiem sutkowatym oraz później poprzez to ustawienie też produkuje się napięcie na poziomie C0, C1, tak? Czyli potylicy pierwszego okręgu szyjnego i drugiego, czyli też na poziomie tych zwojów nerwu błędnego i przez to jego funkcjonowanie może być też zaburzone. Czyli osoby z takim ustawieniem, ze zwiększoną kifozą piersiową, zwiększoną lordozą szyjną, jak najbardziej u tych os te osoby są predysponowane do dolegliwości czy powikłań występujących powikłań u pacjentów, takie jak występują u pacjentów z zaburzeniem tego nerwu błędnego. Też są różne badania, które pokazują, że osoby ze zwiększoną kifozą piersiową i ustawieniem głowy ku przodowi, u nich występuje większa śmiertelność, okay, i większa depresja w porównaniu, czy objawy depresyjne w porównaniu z osobami, które są w podobnym wieku i bardziej wyprostowane. To były badania robione na osobach w wieku starszym. Czyli starsze też ode mnie. Okay? Dalej, prawidłowe oddychanie przeponowe, okay? Zaburzenia w stresie, tak? I aktywność też tego dorsal vagusa. Okay? Czyli jeżeli widzę, że pacjent cały czas oddycha torem górnożebrowym, okay? Nie aktywizuje brzucha, oczywiście możemy powiedzieć, że częściej to się zdarza u kobiet niż u mężczyzn. Ojojoj. Okay. Oczywiście, halo, halo, widzicie mnie? Tak, czyli powrócę, czyli prawidłowe oddychanie, czyli praca na tego nerwu, praca przepony, okay? Czyli też zwróćmy uwagę, że też jeżeli pacjent nie oddycha brzuchem, okay? Mówimy, że częściej może kobiety oddychają torem górną klatką piersiową, ale chodzi o to torem piersiowym czy tam dolnymi żebrami też, ale zwróćmy uwagę, żeby właśnie dolne żebra i oraz przeponę aktywizować, okay? I osoby, które nie mają, okay? Osoby, które nie mają tego prawidłowej funkcji przepony, okay, u nich też ten nerw błędny, może być jego aktywizacja zaburzona. Dalej bada się też zmienność rytmu zatokowego. Okay, tylko nie będziemy, oczywiście tego nie robimy, ale to też jakby nerw błędny na to wpływa poprzez działanie acetylocholiny, okay, i pracę serca. Okay. I też zwracam uwagę na te objawy wymienione wcześniej na poziomie fizycznym czy psychicznym, czyli ta apatia, depresja i tak dalej, o których mówiłem wcześniej. Dalej mogę zbadać sobie gałąź wentralną tego wagusa poprzez oglądanie języczka, okay, i napięcia na poziomie podniebienia miękkiego. Gdyż włókna, okay, wychodzące z tej części przedniej idą do przodu, dalej wychodzą za jamą nosową, okay, usta powyżej przyłku i krtani i biegną do podniebienia miękkiego i do gardła. Pomagają w połykaniu i wydawaniu dźwięków. Okay, czyli pacjent może mieć problem z połykaniem, problem z mówieniem. Tak, unerwiają one też dźwigacz podniebienia właśnie miękkiego. Tak, mięsień ten łączy się też z trąbką Eustachiusza, która jest pomiędzy uchem i gardłem,
którą czujemy wtedy, kiedy czujemy takie podczas przełykania zatykanie usza, oszu, tak, ucha, czyli lecąc samolotem przełykamy ślinę po to właśnie, żeby sobie odblokować uszy. Jeżeli mamy zaburzenia na poziomie nerwu błędnego, mamy problem właśnie zatykanie ucha w samolocie czy przy zmianie ciśnienia i problem z tym, z tym działaniem. Okay? I często tutaj zaburzenie wiąże się z nieregularnym i szybkim i niegłębokim oddychaniem, czyli też są krótkie, szybkie oddychania. Też właśnie autorzy widzą, że połączenie napięcia na tym podniebieniu łączy się razem z tym. Kurde. Teraz przepraszam was, coś tu. Słuchajcie, nie wiem dlaczego on się tutaj. Czasami ten aparat coś wyłącza. Wcześniej tego nie było, coś tam pokręciłem. Dobrze. Okej. Czyli tak jak mówiłem, języczek, szybkie oddychanie, połączenie. I teraz tak, zaglądamy pacjentowi do ust, możemy użyć naszego telefonu. Okay. Najlepszy oczywiście jest ten z Ameryki. Okay. Zapalamy światło, zaglądamy do ust, możemy poprosić pacjenta, żeby przyłożył sobie palec, położył na języku, żebyśmy zobaczyli języczek. I następnie prosimy o mówienie, takie wydawanie dźwięku, ok? I zwracamy uwagę, czy w którymś kierunku podąża ten języczek. I tak tu widzicie na rysunku, ok? Tutaj jest podniebienie, to jest ten mięsień pokazany, ok? Następnie proszę pacjenta o wykonanie tego, wydanie głosu, tak, z siebie, a na przykład, ok? I w jednym kierunku, na przykład widzę, że podąża w jednym, na przykład w stronę lewą, wiem, że po prawej stronie dochodzi do zaburzenia tego brzusznego nerwu błędnego i będę chciał z nim pracować poprzez twarz, czy będę mówił poprzez pracę na tej okolicy, czy przy wyjściu tego nerwu, wtedy z nim pracuję i poprzez działanie nerwu brzusznego wpływam też na ten nerw grzbietowy, na włókna grzbietowe. Także one działają razem, czyli poprzez pracę jednego wpływam na drugi, także poprzez pracę trzewną. Czyli w ten sposób sobie możemy zbadać, czyli obserwuję pacjenta, obserwuję twarz, obserwuję w ustach, obserwuję jego zachowanie, patrzę, jakie ma inne objawy i w ten sposób najłatwiej jest mi sobie zobaczyć, co się dzieje z tym pacjentem. Jeżeli chodzi o techniki manualne, no to głównie będziemy robić, to... Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem dzisiaj. Nie wiem, przepraszam, coś tu się dzisiaj, zawsze mi ten aparacik chodził, ale dzisiaj jest jakieś przeciążenie na linii. Jeżeli chodzi o mięśnie, to będziemy po prostu pracować z mosem czy z trapezjusem, z potylicą, tak, popracujemy sobie, czy może przejdziemy do tej części praktycznej. Zapraszam tutaj modelkę. To jest ważne, to oczywiście. Okay. Niektórzy tutaj moi koledzy, czy też wykładowcy uważają, że praca z trapezjusem, częścią stępującą trapezjusa, czy z mosem jest w ogóle, jakby nie ma sensu, nie ma wskazania, że jakby jest to drugorzędne napięcie w stosunku do innych części ciała. Jest to jakby odruchowe. Jednak tutaj wielu też autorów podkreśla, że poprzez pracę z mięśniem mózgowo-obojczykowo-sutkowym, z częścią stępującą trapezjusa poprzez rozluźnianie, okay, czy to manualne, czy przez zadanie ćwiczeń pacjentowi, żeby rozciągał i pracował z tymi strukturami, okay, wpływamy właśnie poprzez połączenie nerwu dodatkowego z nerwem błędnym, okay, wpływamy, bo te gałęzie łączą się, tak jak mówiłem, pomiędzy tymi dwoma zwojami górnym a dolnym i poprzez pracę na tych dwóch mięśniach wpływamy na
działanie nerwu błędnego. Zresztą każdy chyba wie, każdy czuje, że jeżeli popracuje się z okolicą głowy i szyi, tak, każdy czuje na poziomie nawet emocjonalnym duże rozluźnienie. Okay? I nawet czasami pracując z tą okolicą, czy potylicą, nosem i tak dalej, czujemy, zaczyna nam burczeć w brzuchu. Okay? To jest bardzo częste i też widzę u pacjentów takie bardzo ładne tutaj połączenia i to znajduję. Czyli znajduję część wstępującą drapeziusa, mogę sobie ocenić napięcie. Bardzo proste, umieliśmy, wszyscy potrafimy to robić. Okay? Znaleźć sobie na przykład punkt spustowy w tym mięśniu, przytrzymać, okay? Ustawić głowę w którymś kierunku i rozluźnić. Pomyślmy sobie, że po prostu tą sekwencję całą, którą będę tutaj wykonywać, z czym będę pracować, okay? Po to, że popracuję z tym i innymi tutaj strukturami, jakby całe wszystko to wpłynie właśnie na aktywizację tego nerwu przedniego błędnego, okay? Czy brzusznego i zmniejszenie napięcia, dominacji tego nerwu grzbietowego, który często właśnie podczas stresu, szczególnie przewlekłego stresu, u nas występuje, jest częściej właśnie napięty i częściej jest z nim właściwie problem, niż nawet z samym łańcuchem współczulnym układu nerwowego, który jest aktywizowany, okay? Ale w stanach przewlekłych, okay? Które doprowadzają do osłabienia, do apatii, okay? Do problemów trawiennych. Mi to się dzieje. To tak, do osłabienia, apatii, problemów trawiennych jest to związane z tym, z tą częścią dorsalną nerwu błędnego. Okay? Czyli część wstępująca trapezjusa, okay? Rozluźniam go sobie w ten sposób, czy przesuwając, czy prosząc pacjenta, wykonuję sobie relaksację poizometryczną, podnieść do góry bark w kierunku ucha, proszę, rozluźnij, rozciągam jeszcze raz, tak żeby zmniejszyć napięcie, rozluźnić mięsień trapezjus. Po jednej czy po drugiej stronie część wstępującą górną. Dalej, zwróćmy uwagę, pamiętajmy, że napięcie, jakby tutaj też przewlekłe, powoduje to dysfunkcję na poziomie stawu barkowo-obojczykowego. Wiemy, że przyczepia się on do jednej trzeciej zewnętrznej obojczyka, poprzez pociąganie spowoduje dysfunkcję na poziomie stawu barkowo-obojczykowego, która jest bardzo częsta i bierze udział w całej dolegliwości na poziomie barku. Czyli trapezius. Dalej, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. To zazwyczaj robię, tego chwytam, ściągam do tyłu. No to jest ważne, to żeby po prostu mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy rozluźnić całą powięź też przednią szyi. No i połączenie tutaj na poziomie stawu mostkowo-obojczykowego, jak wiem, przyczepia się do mostka, do obojczyka i do wyrostka sutkowatego. Tak, czyli rozluźnię sobie nosa poprzez na przykład mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, czyli chwytam, ściągam ku tyłowi i rozluźniam. Tak, następnie ułożę rękę na kości. Tak. Przytrzymuję, rozciągam. Pamiętajmy, że tutaj mam wyrostek sutkowaty, okay, i włókna biegną zarówno tutaj do potylicy, jak i do kości skroniowej. Okay? Czyli mamy dwie włókna biegnące w kierunku do kości skroniowej, do potylicy. I też przyczepia się i powoduje napięcie mosa, spowoduje napięcie na tym szwie potyliczno-skroniowym. Przytrzymaj sobie, przytrzymuję. Rozluźniam, rozciągam. Delikatnie rozciągam mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Dalej zawsze opracowuję sobie okolice wyrostka sutkowatego. Rozluźniam. Kurczę. Przepraszam, nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. Przepraszam, tego przesunę sobie bliżej. Mam wrażenie, że jakoś dzisiaj się trochę przybliżyłem. Jeszcze lepiej widzę. Czyli opracuję sobie okolice z wyrostka sutkowatego, okay, z jednej, z drugiej strony i z tyłu włókna biegnące do kości potylicznej, tak żeby tutaj ten szep zupełnie też rozluźnić. Znajdę dokładne miejsce, które muszę rozluźnić. I to jest ważne, żeby być precyzyjnym i szukać w kierunku do góry albo tutaj.
Teraz bardzo często pracuję po jednej, po drugiej stronie. Marian, To jest przepraszam, kolejka że ci jest taka, przerywam. Jest czym zresztą. problem z dźwiękiem. Coś tam się dzieje. Idę zobaczyć. Tak, mamy problem z dźwiękiem. Słabo cię słyszymy. Halo, halo. Halo, halo, czy już jest OK? Słyszycie mnie? Teraz jest w porządku, tak, jest super. Dobrze. Halo, halo. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Myślę, że teraz już mnie słyszycie. OK. Tak, wszystko gra. Zobaczę, co tam pisze. Tak, słychać. OK, działamy dalej. Czyli co, pracowaliśmy sobie z MOS-em. Opracowałem przyczepy, tak? Dalej to, co często też jestem w tej okolicy przy okazji, pierwsze żeberko, okay, które ustawione jest w dechowo bardzo często, okay, mobilizuje poprzez delikatne ruchy oscylacyjne. I osoby, które widziały jakieś inne moje webinary, których dosyć dużo ostatnio tutaj robimy, to bardzo często pracuję z tą okolicą, nie? Czyli w kontekście górnego otworu klatki piersiowej, w kontekście pracy z klatką piersiową, powiedzmy, że pracując tutaj z tymi strukturami, wpływam właśnie na, między innymi też na nerw błędny, oprócz samej funkcjonalnej pracy pierwszego żebra, czy MOS-a, czy tak dalej. Okay. MOS, trapezius, tu. Dalej odnajdę sobie, rozluźnię całą potylicę. To, co jest ważne, proste techniki, które zawsze pokazuję, wchodzę do góry, w kierunku ku przodowi pacjenta, trakcja, rozjeżdżają się palce. Okay. Chwytam sobie, przytrzymuję, trakcja i rozluźnia. Po tej pracy, po tych sekwencjach, które tutaj pokażę, zazwyczaj pacjent wychodzi wręcz taki rozluźniony, czuje się, jakby zeszło z niego 5 kg, czuje się lżejszy, często idzie potem spać, to musi sobie odpocząć, okay? Czuje się też taki trochę wymęczony, nie? Wyśpi się, na drugi dzień czuje się jak nowonarodzony. Okay? Czyli wpływam właśnie na ten autonomiczny układ nerwowy poprzez pracę. Dalej szukam sobie napięć dokładnie na mięśniach leżących głębiej, tak żeby rozluźnić cały otwór szyjny tutaj. Wchodzę w głąb, trakcja, okay. Stymuluję całą tę okolicę po to, żeby rozluźnić mięśnie podpotyliczne po prostu. Okay. Znajduję okolicę, która jest napięta, rozluźniam dalej, pójdę bardziej do boku, wchodzę już coraz głębiej i rozluźniam okolicę za wyrostkiem sutkowatym. Znajduję wyrostek sutkowaty, zaraz za wyrostkiem sutkowatym. OK, gdzie się załaduje. Ciekawe, co ile minut się to dzieje. Okay. Za wyrostkiem sutkowatym rozluźniam okolice za wyrostkiem sutkowatym i tutaj pracuję, żeby to rozluźnić. To jest miejsce wyjścia też nerwu błędnego, zupełnie z boku, za wyrostkiem sutkowatym tutaj łączy się. Dalej muszę znaleźć pierwszy kręg, masy boczne kręgu szczytowego, czyli znajduję sobie żuchwę, znajduję sobie palec serdeczny, układam, palec środkowy spadam z boku na MOS-a. Teraz pójdę do przodu od mięśnia mostkowo-bojczykowo-sutkowatego. Okay? Wchodzę do przodu, tak, i rozluźniam tkanki po przedniobocznej stronie mas bocznych kręgu szczytowego, czyli wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego. I to jest ważne, to, żeby poczekać sobie, dać sobie chwilę, żeby się rozluźniła ta okolica. Następnie będę wchodził głębiej i rozluźniał dalej. Tak, tutaj sobie wchodzę, rozluźniają się tkanki i czuję, jak się ta okolica rozluźnia. Jak już będę, mogę wejść głębiej, układam sobie palce do przodu, znajduję, mogę wynaleźć wyrostek kolczysty drugiego kręgu szyjnego. Okay. Idę do boku, mam wyrostek poprzeczny, teraz do przodu od tych mięśni, układam sobie od tych wyrostków poprzecznych, układam palce, rozluźniam, okay, i rozluźniam tę okolicę. Z jednej mogę też spróbować wejść za MOS-em, ważne, żebym był do przodu, okay, od wyrostków poprzecznych, okay, C1 czy C2 mas bocznych kręgu szczytowego. Tutaj C1 będzie wyżej oczywiście, bardziej muszę wejść w kierunku do góry. Czyli rozluźniłem tę okolicę, rozluźniłem potylicę, MOS-a tutaj. Okay? I to jakby pracując z tą okolicą wpływam na
na tą, tę górną część. To, co często też pacjentom zadaję, to może na końcu, żeby zrobimy sobie ćwiczenia otwierania, zamykania ust, ćwiczenia językiem. Okay. Mój super aparat, który tu nagrywa w HD, chyba się zagrzewa i wyłącza, także bardzo przepraszam, ale trudno. Ok, myślę, że później możecie sobie odtworzyć, zobaczyć dokładnie i tak jakby jak się wyłączy, to zawsze powtarzam tę część, której nie mówiłem. To są te części. Dalej może spróbować po stronie wewnętrznej, tak? Czyli mogę znaleźć sobie, jak już rozumiem okolice nosa, wchodzę po stronie wewnętrznej od mięśnia mostkowo-bojczykowo-sutkowatego, znajduję sobie tutaj tętnienie tętnicy szyjnej wspólnej na dole, u góry staje się ona, rozdziela się na zewnętrzną, wewnętrzną. Wchodzę bardziej na bok od wiązki naczyniowo-nerwowej. Okay? I tutaj mogę znaleźć sznurek biegnący z góry na dół i to jest właśnie też przebiegający nerw błędny. Przytrzymuję, naciągam sobie. Okay? Oczywiście wszystko ok? Nie za mocno, delikatnie stymuluję powięź na całym trakcie przebiegania tutaj, okay, wchodzę sobie w głąb, mogę nawet podnieść nosa, tak żebym wszedł, miał większy kredyt skórny, żebym mógł wejść głębiej. Okay, jestem od przodu, od wyrostków poprzecznych. Naciągam delikatnie, bardziej do boku, bardziej ku tyłowi, będzie przebiegał nerw przeponowy. Okay, rozluźniam. Dalej, chcąc wpłynąć dalej na nerw błędny, może powracuję sobie z przełykiem. Okay, czyli chwycę za potylicę, się z przełykiem, właśnie z całą okolicą szyi, tak, mostka i wchodzę w głąb, tak żeby pomyśleć o przebiegającym przełyku tutaj w głębi. Okay, chwytam, rozciągam, stymuluję. Na początku powierzchownie, wdechem, oddechem pracuję. Przesunę. Potylica, powięź szyi, na której idzie do przodu, zbiega się na klatce piersiowej, rozluźniam tę powięź. Tak jest. Kilka oddechów. Następnie wejdę sobie w głąb, który bym chciał wejść za mostek. Okay? I stymuluję struktury znajdujące się tam w głębi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest tam więcej struktur. Okay? Tutaj mam oskrzele prawe, oskrzele lewe. Głęboko będzie leżał ten przełyk. Okay? Tu jeszcze będę miał za chwilę serce. Okay? Także chcę rozluźnić całą tę okolicę. Prawidłowe funkcjonowanie i rozluźnienie także na poziomie oskrzeli. Tak jak mówiłem, ten wentralny nerw błędny także unerwia oskrzela i przyczynia się do. To nie, to są jakieś jaja z tym. Okay. Przepraszam, nie wiem w ogóle o co chodzi. Ten wentralny nerw, tak jak już powtórzę, błędny unerwia też oskrzela. Ok. Rozumiem. I teraz właśnie to wyłączanie się tak naprawdę tego aparatu i wasza reakcja na ten aparat, czy po prostu dojdziecie, odbierzecie to, okej, okay, no wyłącza się, no życie. Okay? Współczuję temu Marianowi, że mu się to wyłącza i musi cały czas podchodzić i zmieniać i się nie skupiać na pacjencie. Jeżeli tak zareagujecie, reagujecie odpowiedzią z tego brzusznego nerwu błędnego. Jeżeli się nagle wkurzacie, tak, i mówicie, oje, co tu się stało i w ogóle? Może jest to układ bardziej współczulny, ok? A jeżeli mówicie, o, no nie, no nic z tego nie będzie, to będzie ta część jaka? Tylna, ok? I mamy reakcję, tutaj można sobie obserwować, jak reagujemy na to, co się wydarza i dzieje, ok? Rozluźniam klatkę piersiową, tak jak mówiłem, oskrzela, biegno biegnie na wysokości mostka, mamy tutaj drugie żebro, okay, kąt mostkowy, po prawej stronie w linii prostej będę miał oskrzele prawe, okay, oskrzele lewe pod kątem 45 stopni. Jeżeli chciałbym bardziej wpłynąć na oskrzele, układam sobie rękę w tym kierunku, znajduję sobie kąt mostka, taką wystającą część tutaj na mostku, tak, schodzę na prawo, trochę niżej, układam rękę bardziej pionowo, wdech, wydech i pracuję, wchodzę w głąb przez chrząstki żeber, które znajdują się po tej prawej stronie. Wdech, wydech, rozluźniam. I działa to dalej. Okay. Wchodzę w głąb,
Tak, wyczuwam taką strukturę, która biegnie tutaj prosto, okay, jak mój palec, po której mogę sobie przeskakiwać, okay, przesuwać się i rozluźniać, układa się w głębi. Pod kątem do boku mogę spróbować odnaleźć coś poprzez mostek w głębi, ułożone w tym kierunku. Generalnie chodzi o to, żeby rozluźnić całą tą górną część mostka, chrząstek żeber, żeby tutaj ruchomość była prawidłowa. Okay. Dalej mogę sobie zejść niżej, popracować oczywiście najfajniej, najlepiej wydaje mi się z siecią mniejszą żołądka. Okay. Czekajcie, pojadę trochę do góry. Okay. Tak jest tutaj. Pani Dominika, żebyście trochę lepiej widzieli, pani modelki. Ok, dobrze. Dalej, tu mam dolne żeberka. Tak, czekajcie, jeszcze może trochę wyżej. Tak, dolne żebra. Podążam ku dołowi, idę w kierunku, stoję za prawym barkiem pacjenta, idę w kierunku, jakby ustawiam ręce w kierunku biodra lewego. Schodzę sobie w dół. Tak, tutaj jeszcze. Chciałbym, żebyście wszystko dobrze w miarę widzieli. Nie wiem, czy się da. Wkładam tutaj palce. Schodzę w dół i odszukuję napięcia na sieci mniejszej żołądka, która może być tu, a żołądek czasami może być i kurczę w miednicy. Tak zależy od tego, jaki pacjent miał ten żołądek kiedyś w przeszłości, może miał większy, schudł i tak dalej. Osoby starsze mają też osłabione mięśnie trzewi, schodzi sobie to w dół. Może ktoś po operacji ginekologicznej też wszystko spada. Ok, schodzę w dół i ściągam do boku, szukam napięć na tym okolicy, rozluźniam. Tak, rozluźniam sieć mniejszą żołądka. W ogóle cała ta okolica tutaj od góry, jeżeli też widzieliście może poprzedni tutaj webinar dotyczący strefy Jerry Code. Ok, halo? Ok. No właśnie, aparat się zagrzał. Czekajcie. Okay. Mam nadzieję, że teraz widzicie. Przepraszam, ale aparat daje informację, że się zagrzewa. Także to jest właśnie chyba wina tego wszystkiego. Ok. Wracam do sieci mniejszej. Okay. Szukam sobie, odnajduję w dół. Rozciągam, rozluźniam, wpływając na sieć mniejszą, wpływając na to, na, przez to na ten, na tą. Ta cała sieć mniejsza, to akurat nie mam slajdu, jest unerwiona właśnie bardzo mocno przez włókna tego nerwu błędnego i daje nam stąd bardzo dużo informacji, idzie w kierunku do góry. Przytrzymuję, pociągam, czekam, aż ta okolica się rozluźni. Tak jak wspominałem wcześniej, jak byliście na webinarze może ze stref Jerry Code, mamy tu bardzo dużo wrażliwych stref odruchowych dotyczących trzewi. Okay? Obejrzyjcie sobie ten webinar na stronie, myślę, że już jest ze Steel Academy. Także rozluźnianie tej okolicy, mogę nawet to zrobić w sposób prosty, kładając palce, schodząc w dół, tak bym chciał właśnie pracować sobie tutaj z okolicą przepony, jest to jakby stara technika na przeponę. Czyli schodzę w dół, rozluźniam i czekam na rozluźnienie całej tej okolicy. I przez to właściwie wpływam na żołądek, które się znajdą głębiej, też na część ścięgnistą przepony, która oczywiście jest tutaj wyżej pod nad wątrobą oczywiście, okay? Ale rozluźniam tę okolicę, dając możliwość
lepszego oddychania, schodzenia przepony i pracy na poziomie przepony, wpływając oczywiście na żołądek. Też mamy tutaj oczywiście połączenie z wątrobą, a jest to prosta technika. Pokazuję tutaj proste techniki, które możemy wykonywać w gabinecie, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o techniki trzewne, to jednak trzeba, ktoś musi dokładnie tutaj pokazać, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy na jakimś kursie trzewnym, gdzie co, jak się znajduje. A te techniki, które to pokazuję, to wydaje mi się, są techniki, które można sobie obejrzeć i wykonać. Nie? Jakby możecie od jutra to robić w gabinecie. Czyli poszukać sobie napięć w tym kierunku, prosto. Okay? Dalej rozluźnienie wątroby, tak? Niezwykle ważne w kontekście nerwu błędnego i pracy przepony. Okay. Prosta technika, układam jedną rękę pod żebrami dolnymi, tutaj na tych żeberkach, okay. Od dołu, od góry, wdech, wydech, proszę. I na wdechu, wydechu, tak? Pompuję wątrobę. Wątroba, ja rozumiem, że jest to taki narząd jak gąbka, to oczywiście schodzą wszystkie żyły od przełyku po odbyt, okay? Wszystkie biegną w kierunku wątroby i muszą iść w kierunku do góry. Żeby były zdrenowane, to po prostu należy spompować najprościej. Wdech, wydech, delikatnie przechodzę przez żebra, na wdechu, wydechu. I oczywiście to, co najbardziej też lubię, taką odruchową technikę, wdech, proszę, i odpuszczam. Wdech, proszę, i odpuszczam. Okay? Czyli stymuluję wątrobę najprostszymi technikami właśnie takiego pompowania, żeby powrót był prawidłowy, żeby ona, by ją tutaj rozluźnić. Co to jeszcze prostego możemy zrobić, to popracować na jelitach. Okay? Tak, to nie jest kurs trzewny, tak jak mówiłem, tylko pokażę kilka prostych technik do stymulacji całej tej okolicy. Tak, jelito, pomyślmy sobie, że teraz pomiędzy pępkiem, pępek w kierunku barku, okay? Tu mniej więcej mamy zagięcie dwunastniczo-czcze, okay? Kolec biodrowy, przedni górny pępek, w połowie odległości tutaj po tej stronie zewnętrznej będę miał zastawka krętniczo-kątnicza, okay? I cała ta okolica od dołu, tutaj będzie leżeć jelito cienkie. Wchodzę palcami, zagrabiam. Okay, czyli robię taką technikę, bym chciał grabić powierzchownie tutaj te wszystkie struktury. Po tych technikach potem się bardzo pacjent dobrze czuje. Nie? Czyli szukam w ogóle struktur, które tutaj w głębi tych fałdów, które są bardzo napięte. O, tak jak tutaj przytrzymuję i naciągam. Okay? Że pokażę jedną ręką, czyli tak jakbym grabił. Okay? Grabię, zagrabiam. Szukam tego, co jest napięte poniżej. O, przytrzymuję. Pracując w tym momencie na jelicie cienkim. Ok. W ten sposób. Tak. Dalej, chcąc jeszcze popracować sobie z przeponą, z okolicą przepony, czy w ogóle z całą tą okolicą, dobrze jest fajnie postymulować te dolne żeberka. Wdech, proszę. Wydech. Na wydechu ściągam w dół. Wdech. Tak. Kilka wdechów, wydechów, tak żeby pacjent mógł. Czekajcie. Tutaj zrobię tak. Wdech, wydech. Wdech. I odpuszczam. Okay? Czyli kilkukrotnie stymuluję też tak odruchowo dolne żebra w kontekście tego, że chcę zepchnąć wątrobę w dół. Narządek tutaj, żołądek, tutaj niżej się znajduje śledziona, wszystko ściągam w dół, czyli pociągam w ten sposób sobie tą przeponę, która jest wyżej, ku dołowi i odruchowo potem przy wdechu odrywam i zaczynają te dolne płuca pracować. Dalej, jeżeli gdzieśkolwiek czuję napięcie na poziomie klatki piersiowej czy płuc, poruszę się proszę na brzuchu, to też będę stymulował, poszukam sobie napięć. O. Gdzieś tu na dolnych żeberkach, po jednej czy po drugiej stronie. Tutaj wdech, proszę. I wydech. I wdech. Tak? I wydech. I wdech. I wydech. Okay. Stymuluję po jednej i drugiej stronie. Oczywiście pacjent przy okazji oddycha. Tak jeszcze na końcu pokażę ćwiczenia, które samemu możemy robić. Okay. Też poprzez ćwiczenia oddechowe, stymulację przepony wpływamy na nerw błędny.
jestem nad pacjentem, to jest bardzo fajna technika, którą lubię robić. Czyli jestem na wysokości, tu mam 12 żeberko, okay, dochodzę tu na 12 kręg piersiowy, tak, po stronie prawej wiem, że mam wątrobę na tej okolicy, po stronie lewej teraz będę wchodził w głąb i rozciągam całą tą okolicę, oczywiście uważając na to przejście piersiowo-lędźwiowe. Praca z przejściem piersiowo-lędźwiowym jest też niezwykle ważna w kontekście pracy z nerkami, z nadnerczami, z rozluźnieniem całej tej okolicy. Raz, że chodzi też o unerwienie. Także stymulację hormonalną. No i nerki oczywiście niezwykle ważne u większości naszych pacjentów, czyli pacjentów z bólami pleców. I stymuluję, rozchodzę w bok. I wdech znowu mogę prosić i odpuszczam. Tak, kilkukrotnie popracować sobie na tej. Dobrze, połóż się proszę na pleca. Ja zobaczę, co tam jeszcze miałem w prezentacji. Okej, no jakby chyba z tych większości prostych rzeczy pokazałem, to chciałem też pokazać. Dobrze, wrócimy sobie jeszcze o ćwiczenia różnego rodzaju, które pacjent może wykonywać. A, to może zrobię to tak, pokażę na sobie. Przynajmniej też poćwiczę trochę. Pokazuję ćwiczenia. Myślę, że to jest ważne. Ćwiczenia, oczywiście ćwiczenie przeponowe, które każdy z Was zna i potrafi zrobić i mam nadzieję, jeżeli nie, to chodzi o to, żeby poruszać, żeby pacjenta nauczyć pracy dolnymi żebrami. Tak? To jest kilka, teraz podam kilka ćwiczeń, które mogą dodatkowo jeszcze wpłynąć na nerw błędny. Na ogólnie też, czyli ćwiczenia oddychanie przeponowe. Jak najwięcej ćwiczeń oddechowych zadajmy pacjentom. Tak? Ja wiem, że większość ludzi z bólem pleców, okay, ale obecnie też wiele osób jest zestresowanych, mają ten przewlekły stres. Czyli ważne jest, żeby aktywizować przeponę, mięśnie oddechowe, które przyczynia badań naukowych, potwierdzających, pokazujących to, że wpływamy na nasz układ nerwowy, działa to przeciwstresująco, a także stymuluje właśnie tą część przywspółczulną układu nerwowego. Oddychanie, tak? Czyli długie wdechy, zatrzymanie i długi dźwięki, tak? Czyli możemy sobie na przykład wdech. Proszę teraz, żebyście razem ze mną to robili, ok? Tak? Dzisiejszy temat jest praktyki. Trochę praktyki. Proszę, żebyście wdech długi. Mamy znowu problemy z dźwiękiem. Nabieramy powietrza do brzucha, powietrze schodzi, ćwiczymy do trzech. Ćwiczymy sobie do trzech. Powolny wydech. Chodzi też o ćwiczenia oddechowe. Jak spróbujmy to samo nosem. Wdech. Wiele osób potrafi, jak się, wiele z Was lubi stronę doktora Mariana na Facebooku, jak jeszcze to wrzuca też filmiki z tymi ćwiczeniami oddechowymi. Później pacjenci mówią, jak Pan może tak Halo, długo oddychać? halo, Marian. No to ćwiczenie. Czuję, że poprzez to oddychanie zmniejsza mi się, redukuje stres. Jeszcze raz proszę wdech. Schodzi dół, 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 dół. Strzega pracują przez ćwiczenie oddechowe. Halo Marian, słyszymy I się. wydech. O, widzę, że pani Aneta Dzięki. też ćwiczy. Wydech. Słyszysz mnie? Strasznie coś przerywa, wiesz? Mamy tu Dźwięk problem. przerywam. Raz, dwa, trzy. Teraz jest w porządku. Teraz jest dobrze? Tak, Raz, teraz dwa, jest. trzy. Słuchacie? Słychać teraz? Jest, Mocno jest. oddychałem, aż mikrofon przestał działać. Czy słychać? Tak, ok. Dobrze. Ok, wróćmy do tego. Oddychanie. Teraz spróbujmy prostszą wersję. Okay? Albo trudniejszą. Chodzi mi o to, że poprzez ćwiczenia oddechowe aktywizujemy trzewia. Tak? Rozluźniamy, pracujemy z trzewiami. Czekajcie, jeszcze kawałek odsunę to wszystko. Byście mnie lepiej widzieli.
Okay? Chcę pracować z trzewiami, czyli nabierając powietrza, powietrze schodzi w dół, tak? Przepona uciska na trzewia, rozciąga się cała ta okolica, pracuję na trzewia. Spróbujmy teraz, zatkam nos, nabrać jedną dziurką od nosa powietrza do prawej strony, gdzie jest wątroba. Tak, wątroba schodzi w dół, uciska na narządy niżej, rozciąga na jelito, część wstępującą jelita. Wdech, 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 aż czuję, w pośladku czuję ten napięcie, które wypowałem poprzez wdech i wydech. Wdech drugą dziurką. Górna część klatki, tak, klatka, przepona, brzuch po lewej stronie, żołądek, śledziona, wszystko schodzi w dół. Tak, czuję, jak to schodzi aż do jesicy, do odbytnicy. I powolny wydech. Obydwie strony. Schodzi w dół, 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 dół. Czuję w kroczu napięcie. Tak, czuję, że całe wszystko zeszło do dołu. Przytrzymuję chwilę i powolny wdech. Tego typu ćwiczenia oddechowe, jak wiecie, bo nie wiecie, są one w ogóle w medycynie czy wschodu, którą się też zajmuje, medycyną tybetańską, czy w ogóle jodze, w Indiach, czy w Nepalu, czy w Tybecie, jakby są podstawą jakby funkcjonowania czy pracy w ogóle z umysłem, z medytacją, tak, joginów tych wschodnich. Wszyscy pracują właśnie rozluźniając, między innymi wpływając na nerw błędny. Oczywiście wtedy tam pracuje się bardziej, mówi się o energiach wewnętrznych. Myślę, że to są po prostu te energie i kanały energetyczne, o których mówi się w medycynie wschodu, to są właśnie między innymi nerw błędny i nasze nerwy i naczynia krwionośne. Zobaczcie, poprzez aktywizację, tak, oddychanie, tak, rozluźniamy, wpływamy na to, co się dzieje wewnątrz. Dalej, kolejna praca samego brzucha. Okay? Całego nauczmy się pracować naszym brzuchem. Oprócz masażu, który możemy wykonywać i masować różne części naszego brzucha, wpływając między innymi na strefy Jericho, o której już wspominałem wcześniej, była mowa, kolega mówił kilka webinarów wstecz, okay? Masujemy, tak, strefy odruchowe, tak? Też między innymi punkty, które tutaj, które wpływamy na narządy wewnętrzne, teraz ich tutaj nie omawiałem, ale też na pewno je znacie, studiując osteopatię, czy gdzieś znajdując na tych różnych zajęciach związanych z trzewiami. Okay? Znajduję sobie miejsce, przytrzymuję brzuszek. Okay? Nie każdy ma taki, może być szczuplejszy albo większy. Chodzi o to, żeby znaleźć fałd, okay? I pomału stymulować, ściągając sobie, ściągam w dół, przytrzymuję i pracuję na różnych poziomach. Czekajcie, żeby sobie trochę jaśniej na siebie. Jeszcze może nie, czy jest jaśniej. Okay? Czyli chwytam. Okay. Cały brzuch. I to zadaję bardzo często pacjentom, szczególnie takim, których widzę, że są depresyjni, że są albo napięci. Okay? Właściwie prawie każdemu można to zadawać. Następnie ćwiczenia samym brzuchem. Okay? Czyli trzeba dobrze jest nauczyć się pracować brzuchem. Okay? To, co mogę zrobić? Poprzez nabranie powietrza zatrzymuję sobie tak zwany oddech wazowy, ale chodzi o to, żeby napiąć przeponę, ściągnąć przeponę od góry, od dołu napiąć mięśnie krocza. Okay? Nabieram powietrze od góry, od dołu zaciskam mięśnie krocza i prosty wdech, wdech i wydech, znaczy ruch do przodu i do tyłu, trzymając cały czas ten wdech, okay? Kilka czy kilkanaście razy i wydech. Spróbujmy jeszcze raz, wdech od góry, od dołu. I wydech. Innym prostym ćwiczeniem, czy może mniej prostym, bo to pacjentom różnie wychodzi, wdech, napinam wszystko i obracam brzuchem w jednym kierunku kilka razy, w drugim kierunku wydech. Oczywiście może być to, że pacjent zrobi trzy razy w jedną stronę, czy zrobicie, trzy razy w drugą, wydech. Czy każdy ze mną teraz to robi? Tak? Proszę napisać w komentarzu, czy robicie te ćwiczenia ze mną. Tak? Ok. Super, bardzo mi się podoba. Nie, znaczy spróbujmy, zobaczcie i zobaczcie, jak się po tym czujecie. Nie? Zapewniam, że i przez weekend, tak, porobicie te ćwiczenia, okay, bardzo wpłynie to na wasze zdrowie. Okay? Bo ja widzę, że poprzez pracę, czy to można nazwać, że są tutaj mięśnie core, tak, czy stabilizacja, okay, dodatkowo praca z przeponą, tak, dodatkowo praca z trzewiami, tak, widzę, że to bardzo dobrze wpływa na nasz
na nasze zdrowie. Okay? Ja po takim tygodniowym retreacie, akurat na mrozie, robiąc te ćwiczenia, to wpłynęło to bardzo na moje kolano, które miałem operację rok temu i przewlekły stan zapalny, który się w nim utrzymywał. Dopiero poprzez pracę właśnie z tym autonomicznym układem nerwowym uważam, że to kolano bardzo mi się poprawiło. Okay. Czyli co? Brzuch masujemy, rolujemy w jednym, w drugim kierunku, przód, tył, ćwiczenia oddechowe. Dalej, praca z potylicą, tak żeby sobie rozluźnić czy wpłynąć na przejście między głową i szyją. To, co też często zadaję pacjentowi, ściągnąć łopatki, okay, spojrzeć do boku. Teraz podniosę trochę wyżej, żebyście widzieli bardziej moją głowę. Okay. No nie wiem, czy widzicie. Okay. Spojrzeć do boku i proszę, żeby patrzeć w górę i do góry. Okay. Ściągnięte łopatki, spoglądam i patrzę. I zadaję pacjentowi, żeby na początku wykonywał to powiedzmy przez 30 sekund, potem przez minutę, jak się uda, to przez 2-3. Okay. Patrz, ale ważne jest wzrok, żeby oczami patrzeć do boku. Przez to czujecie napięcie na przejściu między głową i szyją po jednej albo po drugiej stronie. Następnie w kierunku przeciwnym, tak żeby aktywizować, pracować z przejściem głowy i szyi. Okay. Ściągnięte łopatki, spoglądam, patrzę w górę. Tylko przez długi okres czasu, żeby długo, długo to robić. Wpłynąć na przejście między głową i szyją, na mięśnie podpotyliczne, ale głównie zobaczycie, że napinają się te mięśnie zaraz koło wyrostka sutkowatego. To niezwykle ważne, żeby właśnie sobie z tym pracować. Następnie praca z mostami, okay? Mięśniami mostkowo-bojczkowo-sutkowatymi. Okay? Ręka jedna na klatce piersiowej, tak? Czy to na wysokości mostka. Skręcam głowę i rozciągam. I spoglądam do góry, do tyłu, rozciągając. Przy wdechu, wydechu stymuluję, rozciągam klatkę piersiową, okay, rozciągając po jednej, a potem po drugiej stronie tego mosa. Okay, jedna, druga strona. Dalej, jeszcze jedno ćwiczenie na część górną trapezjusa. Okay, po prostu takie opuszczanie. Bardzo często też to robię i widzę, że super to relaksuje. Tak? Zróbcie sobie to teraz, policzcie może nawet do 50. Do góry i opuszczam. Tak, żeby aktywizować dodatkowy i przez to wpłynąć na relaks górnej części, okay, i wpłynąć na nerw błędny. Dobrze. Zobaczę, co tam jeszcze miałem na prezentacji. OK. O, właśnie, jeszcze mamy już dobrze, już jest wszystko OK. Tak, inne rzeczy. Masaż oczywiście wewnętrznej części ucha, okay, czyli znajdujemy wewnętrzną część ucha tutaj. Okay. Poprzez połączenia uszno-wagalne rozluźniam, możemy zadać pacjentowi, żeby sobie uciskał. Dalej, uciskanie oka, ale delikatne, okay, bo przez to też wiemy, że może się zwolnić akcja serca delikatnie. Delikatnie uciskam, stymuluję nerw błędny poprzez uciskanie oka. Oko, ucho. Dalej, takie ćwiczenie wydzielania śliny, tak? Czyli stymuluje wydzielanie śliny. Stymulując te mięśnie, które wydzielają ślinę, o których mówiłem wcześniej. Okay, piąty, siódmy, dwunasty, okay? Dziewiąty, przepraszam. Piąty, siódmy, dziewiąty. Okay? Tak, no i oczywiście błędny. Wydzielanie śliny w środku stymulujemy. Okay, dalej możemy nabrać wody do ust. Tak, nie otwierać ich, nie zamykać, trzymać pełne usta wody, okay, utrzymać to przez pewien czas, potem połknąć albo wypluć, takie ćwiczenie jakby z wodą w pełne usta. Okay. Jest bardzo, bardzo też stymulujące dla nerwu błędnego. Okay, masaż ucha, śpiew przeponowy jest oczywiście jak najbardziej wskazany, jak najwięcej śpiewania. Niestety ja nie mogę, bo moja córka mówi, że dotyka uszy i nie pozwala. Tak. Pozycja głową w dół, czyli różnego rodzaju pozycje odwrócone, które są w jodze, stymulują nerw błędny. Są na to też wyniki badań naukowych. Okay? Badania pokazujące, czyli jakiekolwiek pozycje odwrócone, stanie na głowie, stanie na rękach, okay, żeby do góry nogami, czy pozycja tak. Zimny naprzemienny prysznic, to oczywiście też stosuje się zimne prysznice w metodzie Wima Hofa. Pewnie też dużo osób słyszało na ten temat. Właśnie też się tam stosuje ćwiczenia oddechowe, tak, poprzez właśnie to aktywizację układu współczulnego, czy przywspółczulnego, okay, i wpływanie na ten autonomiczny układ nerwowy, plus zimne prysznice, czyli naprzemienne prysznice. Spanie tutaj na lewym boku zwraca się uwagę, tak żeby ten odpływ był prawidłowy, też żylny. Tak. Inspirujące kontakty społeczne,
zwracanie się do innych o pomoc, w opanowaniu trudnych sytuacji, czyli też jakby takie nasze współżycie i współdziałanie społeczne jest bardzo ważne w kontekście pracy naszego autonomicznego układu nerwowego. Okay? Czyli możemy oddziaływać na układ nerwowy poprzez działanie fizyczne, czyli to, co pokazywałem tutaj, kilka prostych rzeczy, potylica, nerw, mos, trapezius, nerw błędny tu, czy przy wyjściu, tylko dokładnie ważne jest, żeby sobie odnajdywać te miejsca z przodu od pierwszego, drugiego kręgu szyjnego. Okay? Rozciąganie klatki piersiowej, czy w kontekście mosa, czy w kontekście tutaj rozluźniania górnego otworu klatki piersiowej, górnej części klatki piersiowej i wpływ na skrzela oraz na przełyk. Dalej żołądek, sieć mniejszą. No i tutaj oczywiście też na wpust żołądka, okay? Żeby rozluźniać, rozciągać tak, tą okolicę, bardzo ważna. Okay? Też objawy z różnego rodzaju cofaniem się treści pokarmowej u pacjentów z zaburzeniem nerwu błędnego też może występować. Rozluźnianie tutaj, masowanie brzucha, okay? Czyli nasza praca na żołądku, na wątrobie, na przeponie, dolnych żebrach, no manualnie możemy pracować, na jelicie cienkim, okay? Jest zwykle ważne i oczywiście, jeżeli ktoś ma znajdzie inne techniki pracy na śledzionie, czy trzustce, czy tych układach różnych, które w narządach wewnętrznych, pokazałem te najprostsze, które najłatwiej, do których się najłatwiej dostać, okay? Dolne żebra, tak, przepona jak najwięcej i jak najwięcej zadawajmy pacjentom ćwiczeń oddechowych. Wiem, że dzisiaj tutaj było trochę teorii, trochę też działania manualnego, praktycznego. Pokazałem też trochę ćwiczeń. Wydaje mi się, że ćwiczenia jak najbardziej mogą i są częścią osteopatii. Okay? Osteopatia, wzmacnianie sił naturalnych organizmu. Okay? Między innymi ćwiczenia jak najbardziej, moim zdaniem, są jej częścią. Dziękuję bardzo Steel Akademii za organizację. Zapraszam wszystkich do polubienia strony doktora Mariana na Facebooku oczywiście. I teraz przejdziemy do pytań. Zapomniałem, że jeszcze są pytania. O, tak. Nie wiem, czy widzę, że to jakieś trudne pytania. Tak, przejdziemy może do trybu zadawania pytań. Raz, raz. Jak to zrobić? Pomożecie mi? A, tu z boku są pytania. Ok, czy nerw błędny jest sam w sobie odpowiedzią za generowanie takich objawów? Czy pełni on funkcję kabla? Jaki jest nim tylko przewodzenie informacji z innych lub do innych narządów? Wydaje mi się, że jest funkcją, głównie funkcję ma przenoszenia, okay, czyli tej informacji, okay, tak jak mówiliśmy sobie, to 80% daje informację, co się dzieje z drzew i tak dalej, ale w drugą stronę też ma 20% włókien, które mogą wpływać na te narządy wewnętrzne. Okay, czyli generuje jak najbardziej też różnego rodzaju objawy może i dlatego poprzez jakby to funkcjonowanie i wpływa jakby, wydaje mi się, że cały autonomiczny układ nerwowy, jak ja to rozumiem, to jest część współczulna i przywspółczulna i obie części nerwu błędnego, one działają razem, tak? To nie jest tak, że albo jest to, albo jest tamto, one wszystkie, albo ten się hamuje, to wzrasta inna część, w zależności od naszej reakcji na świat zewnętrzny, okay? Reakcji stymulacji, naszego odżywiania oczywiście, tu też nie mówiłem o odżywianiu, bo odżywianie też oczywiście wpływa na nasze trawienie i na nerw błędny, okay? Na układ immunologiczny, hormonalny i wszystko to jest stymulowane razem, nie? Także poprzez tą stymulację, czyli stymulację jego nerwu błędnego płynę na to, co się dzieje wewnątrz, okay? Czyli jego też napięcie, tak jak ja to rozumiem, zmniejszam, czy oddziaływuję w ten sposób, jakby wpływam na te narządy wewnętrzne i na nasze samopoczucie. Czy przewlekły powracający kaszel bulgardu, a bez infekcji może być związany z nerwem błędnym? Proszę o komentarz, dziękuję za super klarowny wykład. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, poprzez właśnie gardło, tak, poprzez połączenia tutaj z tymi, z językowo-gardłowym nerwem, okay? Poprzez unerwienie mięśni krtani, okay, gardła, tylnej części, jak najbardziej chrypka, kaszel może być powodowany jak najbardziej przez napięcie tego właśnie nerwu błędnego. To, co mówiłem, też napięcie tego mięśnia, czyli podniebiennego, okay, żeby jakby pracując z nerwem błędnym, rozluźniając go, uspokajając nasz układ nerwowy autonomiczny, możemy na to wpłynąć. Spróbuj. I oprócz tego może mechanicznie, jest to ten kaszel podrażniany jeszcze przez samą dysfunkcję na poziomie
na poziomie oskrzeli, okay? Szczególnie tego prawego, który jest prosty, który częściej coś wpada i powoduje infekcję czy w ogóle samą dysfunkcję. Czubie części nerwu błędnego są odpowiedzialne za wytwarzanie hormonów serotoniny i oksytocyny. Wydaje mi się, że bardziej ta brzuszna. Okay? Ta brzuszna. Czy pracując na twarzy, na obszarach unerwienia przez piątej nerwczaszkowy stymuluje nerw błędny? Jeśli tak, to czy obie części? Tu jest to, chodzi o to, z tego co ja czytałem i się dowiaduję, że właśnie poprzez pracę na twarzy, okay, ćwiczenia też, różnego rodzaju otwieranie, zamykanie ust, rozluźnianie, wpływamy na tę część brzuszną, a ona wpływa na tą część grzbietową, ponieważ jakby one się razem harmonizują. I tak jak właśnie między innymi w teorii poliwagalnej mówi właśnie pan Porges, że wpływamy, wpływając na nerw, na tą część brzuszną, wpływamy na tą grzbietową, czyli one razem sobie funkcjonują i jeden na drugi wpływa i stymuluje i się aktywizuje. I ja widzę, że to fajnie działa. Nie? Zobaczcie, jakby, no. W jaki sposób dotkniemy, czyli zwiększymy ciśnienie fizycznie, zwiększonym, czekaj, w jaki sposób dotykiem, czyli zwiększonym ciśnieniem fizycznym chce pan zastymulować nerw jego włókna na jego przebiegu, gdzie, jak wiem, nie ma receptorów czuciowych, sam nerw pobudzony jest... Samego nerwu ja jakby nie chcę pobudzić. Chodzi mi o to, że może źle się wysłowiłem, że rozluźniam powięź dookoła tego nerwu, czyli jego przewodzenie, na przykład tu, o to mi chodzi, jego przewodzenie jest lepsze i wiem, że przez to jakby stymuluje go, nie? Jakby o to chodzi. Tutaj nie ma ucisku jakby też powięziowego na samym tej okolicy, a praca tutaj na tych ganglionach, ok, z przodu, widzę, że bardzo mocno sprzyja. Nie wiem na jakim poziomie, nie umiem tego wytłumaczyć, tak, rozluźniając tę okolicę, widzę, że pacjent albo zasypia, zaczyna mu buczyć w brzuchu, poprawiają mu się objawy, jeżeli ma ten języczek przekrzywiony, rozluźniając to, on nagle jest prawidłowy, pacjent przestaje odchrząkiwać na przykład, tak? Po następnej wizycie mówi, że teraz miałem taką pacjentkę, że zupełnie inaczej pracują jelita i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czy kaszel objawiający się w sytuacji stresowej może mieć związek z nerwem błędnym? Jeśli tak, to jak nim pracować, żeby pozbyć się takiej reakcji? To zrób, to proszę spróbuj zrobić to wszystko, co ja tutaj robiłem, okay? Żeby rozluźniać, jakby zmniejszać to napięcie. Jakby ja bym tak poszedł. Też jakby zwróćcie uwagę, że to nerw błędny i cała to, co tutaj mówiłem, to są informacje, które gdzieś tam przeczytałem, dowiedziałem się i które sprawdziłem. Tak? Generalnie założenie od wielu lat w nic nie wierzę, tylko sprawdzam. Okay? Dotykam, sprawdzam, widzę, że to działa u pacjenta, tak? Próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć w taki czy inny sposób. Myślę, że jeżeli chodzi o układ nerwowy, mamy, nie wiem, tam procentach 5 czy 2 czy 1% jest badany. Okay? I świat tutaj naukowy nie potrafi wytłumaczyć działania tego. To wszystko są przypuszczenia, dywagacje, pomysły, okay? I nasze działanie w ten sposób widzimy, co się dzieje u pacjenta, w jego organizmie i co się zmienia. Także jakbym tak o tym bardziej myślał i trudno jest mi czasami coś wytłumaczyć. Czy kaszel, jak mówiłem, co daje technika Wima Hofa? Poczytaj jak najwięcej, poczytajcie sobie, jeżeli ktoś poczytaj sobie Iwona, okay. Jest dużo informacji na ten temat, przebadano też Hoffa, tam też działanie właśnie między innymi, on tłumaczy to na autonomiczny układ nerwowy, na nerw błędny poprzez właśnie te ćwiczenia, czyli chodzi o to ćwiczenia, tam są ćwiczenia oddechowe, okay. Z tego co widziałem na filmikach, nie byłem z nim na żadnym kursie, chociaż odbywają się w Polsce, tak, ale tam odpowiednio koszty też kosztują, ale są bardzo efektywne z tego co wiem. Ćwiczenia oddechowe, okay, plus właśnie te zamaczania się w zimnej wodzie lodowatej, różnego rodzaju ćwiczenia rozciągające, okay, różne części ciała i przez to poprzez, no myślę, że wpływamy na autonomiczny układ nerwowy i poprawiają one odporność. Tak jak mówiłem wcześniej, poprzez pracę właśnie na autonomicznym układzie nerwowym wpływamy też na odporność, na odpowiedź immunologiczną, okay, zmniejszają się procesy zapalne i jeżeli chodzi o Wima Hofa, jest wiele osób, które potwierdza, że chorowały na jakąś chorobę autoimmunologiczną i pokazują, że im to pomogło. Okay? Nie wiem na jakiej zasadzie do końca, są różne pewnie tłumaczenia, okay? Ale zmniejsza to poprzez te ćwiczenia oddechowe, poprzez zimne kąpiele, zmniejsza się odpowiedź tutaj, czy jest, zmniejsza się, zmniejszają się procesy zapalne w organizmie. Właśnie, jakie pozycje jogi stymulują nerw błędny? Okay. Z tego, co ja wiem, to ćwiczenia brzuchem. Tak? Ja się znam trochę na jodze tybetańskiej, nie znam się na hatha jodze, może trochę, ale nie tak bardzo. I pozycje odwrócone.
Nie? Zapytajcie się osób, które trenerów jogi, zapytaj się bardziej. Pracowałbym na trzewiach, w sensie, że ćwiczenia różnego rodzaju z brzuchem i pozycje odwrócone, żeby też to ciśnienie się zwiększało i też trzewia są wtedy odwrócone. Nie? Myślę, że to ma duży wpływ. Zostało powiedziane, że nerw ma 21 włókien eferentnych i 20 aferentnych. Kiedy omawiany jest nerw błędny z punktu widzenia jego jądra dwuznacznego, czyli DMR, mówi się, że dużo o tym, jak one wpływa na ciało. Zaczynamy omawiane jego funkcje eferentne, czyli te 20 nerwu błędnego. Mam pewien niedosyt, jeżeli chodzi o te pozostałe. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat roli tej wstępującej części nerwu błędnego? Po co mu 4 razy więcej włókien wstępujących? Czy praca z nerwem błędnym będzie miała teraz większy wpływ na mózg niż na organy, jaki może być związany w pracy z nerwem błędnym na układ centralny, układ nerwowy? Nie wiem. Obejrzyj webinar, który był 2 czy 3 tygodnie temu. Myślę, że tam kolega bardzo, bardzo dużo mówił na ten temat i między innymi może też to wyjaśniał. Okay? Także ja nie umiem tego wytłumaczyć. Jakie są przeciwwskazania do pompowania wątroby? A, jeszcze jest. Jaki jest mechanizm stymulacji przez nerw błędny wydzielania oksytocyny? W naszych badaniach zaznacza się, w nowszych badaniach się, że nerw błędny unerwia od nogi przepony. Jaka jest rola tego unerwienia według ciebie? Mechanizm stymulacji przez wydzielania oksytocyny. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Zobaczcie ten webinar, to był 2 tygodnie temu. Nie jestem ani fizjologiem, ani neurofizjologiem. Tak? Na co dzień zajmuję się osteopatią. Okay? Jakby te informacje, które wam przekazuję, były z różnych badań naukowych, które jakiś czas temu tam czytałem czy znalazłem. Okay? Ja nie umiem tego mechanizmu wytłumaczyć, sorry. Tak? Czy przy lekarzu pracy na zakaż? A to. Jakie konkretnie pozycje odwrócone joga działają na nerw błędny? Tak, a co ja rozumiem, to właśnie stanie na rękach, tak, czy jakiekolwiek pozycje odwrócone, tam no, nie znam ich nazw, mostek, ale nie znam ich nazw, które to są asany, takie typu wszystkie odwrócone, nie? Czyli stanie na głowie, stanie na rękach, mostki, okay, jakiekolwiek w hatha jodze czy gdzie indziej są różnego rodzaju takie odwrócone pozycje, nie? Pytanie z Facebooka Aldony, jeszcze w kontekście zapalenia nerwowego, czy łączysz ćwiczenia krtani, gardła, autoterapia mantry. Jak najbardziej można stosować, czy rozluźniać sobie okolice kości gnykowej. Tak, i też w całej medycynie wschodu, czy na wschodzie mówi się mantry, między innymi mantrę Om, tak, przedłużoną, która też stymuluje gardło. Chodzi o to, o wibracje na poziomie gardła. Okay? Chodzi o to, żeby wprowadzać w tych mantrach wibracje, czy jakiekolwiek powtarzające się słowa, wprowadzamy wibracje na poziomie gardła. Okay? I też zwróćcie uwagę, jeżeli cały czas coś powtarzamy w kółko, jakąś